www.radiopryzmat.pl. W labiryncie. Cześć, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy w Labiryncie. Nazywam się Sabina Janusz i mam dzisiaj przyjemność gościć przedstawicieli krakowskiej drużyny Orląt imienia Antosia Petrykiewicza. Należymy do Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego z Komendą Główną w Rzeszowie. Powstaliśmy, bo chyba była taka potrzeba, żeby zaktywizować młodzież, tą najmłodszą, czyli w wieku od 10 do 15 lat, pokazać im jakąś alternatywną rzeczywistość i no, postarać się ten potencjał jakoś wyłuskać i myślę, że chyba tyle. Aby pokazać, jak daleko sięgają wasze korzenie, chciałabym, żebyście przybliżyli trochę historii Orląt, kim były, dlaczego właśnie ta nazwa okazała się idealnym wyborem do określenia waszej organizacji. Orlęta powstały około 1930-32 roku. Właśnie, one powstawały z potrzeby zagospodarowania tej najmłodszej młodzieży. Ponieważ same jednostki strzeleckie, które powstały w 1910 roku po to, aby wyszkolić kadrę, która będzie potrafiła walczyć i pomoże odzyskać swoimi siłami niepodległość Polski, tak już po odzyskaniu, czyli w 1920 roku, strzelec w sumie chyba już nie miał potrzeby istnienia. Ona, ta organizacja troszeczkę się wycofała z życia publicznego. Ona była potem reaktywowana oczywiście, ale w międzyczasie w tych 30 latach osoby wtedy wyszły z założenia, że ta najmłodsza młodzież też powinna chyba coś zacząć działać. I jeżeli chodzi o nazwę, to nazwa przede wszystkim pochodzi od Orląt Lwowskich i to kultywujemy tradycję jakby. Tych Orląt Lwowskich, czyli najmłodszych żołnierzy, powstańców, którzy walczyli w wojnie polsko-ukraińskiej w roku 1918-1919. To było 1500 takich młodych ludzi w wieku właśnie od 9 do 18 roku życia i oni są naszym wzorem. W pełnej nazwie waszej organizacji można zauważyć, że przyjęliście imię Antosia Petrykiewicza. Powiedzcie proszę, kim on był i dlaczego właśnie jego imię wybraliście na swojego patrona? Antoś Petrykiewicz był jednym z Orląt Lwowskich, jednym z młodszych walczących. Walczył w wieku, i tutaj się różne są daty podawane, ale przyjmujemy, że to był 13 rok życia, kiedy walczył, można powiedzieć, już od samego początku tej wojny, czyli od 1 listopada 1918 roku. On jest osobą spinającą wszystkie młode osoby, które walczyły. Nie tylko podczas wojny polsko-ukraińskiej, ale sięgajmy jeszcze wstecz. My mamy młodzież, która przecież, młodzież wrześnieńską, która nie chciała uczyć się religii po niemiecku. Mamy również młodzież, która walczyła w powstaniach. No ostatnie, powiedzmy, takie dokumenty, które nam mówią o tej młodzieży, to są dokumenty z powstania styczniowego i to było 1500 młodych ludzi. Dokładnie praktycznie tak samo jak podczas wojny w Lwów, którzy zostali potem zesłani na Syberię. Dalej mamy osoby, które przecież walczyły w II wojnie światowej. To są harcerze, to są osoby, no, jeżeli mówimy tu o harcerzach, bo przede wszystkim jest to w jakiś sposób podkreślane, obrona wieży spadochronowej. Mówimy powstanie warszawskie. W powstaniu warszawskim również walczyły oczywiście Orlęta i Strzelcy. Ale mówimy o tych wszystkich młodych osobach, które oddały swoje życie za Polskę. I Antoś Petrykiewicz właśnie za swoją walkę, za to, że poświęcił się swoją młodość, swoje dzieciństwo tej walce, został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i stał się jednocześnie najmłodszym kawalerem tego orderu. I dlatego jest dla nas takim wzorem do naśladowania, a jednocześnie właśnie, tak jak powiedziałem, taką osobą spinającą wszystkie młode osoby, które walczyły.
Krakowska drużyna Orląt jest w miarę młodą organizacją. W tym roku będziemy obchodzić 5-lecie dopiero. Zostaliśmy powołani rozkazem komendanta głównego Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego dokładnie 10 września 2018 roku. W jakim wieku trzeba być, żeby do Was dołączyć? Od 10 roku życia. Służy u nas młodzież od 10 do 15 roku życia, bo taka jest ta granica wieku Orląt, to potem może dalej kontynuować swoją pasję, swoje zainteresowania jako już strzelec. Co Waszym zdaniem inspiruje młodych ludzi do dołączenia i służby w szeregach? To myślę, że głównym takim aspektem, dlaczego dołączamy do jednostki, dlaczego młode osoby dołączają do jednostki, jest to, że po prostu chcemy coś robić poza tym, co robimy na co dzień, tak? Czyli jakby są osoby, które interesują się oczywiście tam sportami, robią coś poza szkołą, ale myślę, że to jest takie bardziej jeszcze rozwijanie swoich pasji i wchodzenie jakby w głąb siebie przez łamanie jakichś barier. Czego zależy, kiedy dana osoba z Orlen przychodzi do jednostki strzeleckiej i staje się strzelcem? Determinuje wiek. 15 rok życia to jest ten wiek graniczny i no wtedy zadajemy pytanie, chcesz być strzelcem, czy żegnamy się? No jak do tej pory, no wszyscy decydowali się przejść do służby strzeleckiej. U nas ta służba strzelecka też jest wyjątkowa, bo to nie jest taka klasyczna, klasyczny strzelec, tak jak jest nasz tutaj kolega dowódca jednostki strzeleckiej 2077 Kraków. I my zawsze nazywamy ich jednostką bojową. Oni się konkretnie szkolą. U nas nasi strzelcy, którzy teoretycznie w większości, w 98% wyrośli z tych Orląt, to są strzelcy, którzy mają zasilić kadrę. Bo żeby się rozwijać, to musimy mieć opiekunów nad tymi najmłodszymi. No wiadomo, że to muszą być osoby pełnoletnie, one muszą mieć odpowiedni kurs ukończony, więc ich kształtujemy, mówimy im, co ich czeka, że to nie zawsze będzie tylko i wyłącznie szkolenie wojskowe stricte, ale będzie też szkolenie z postępowaniem z takim młodym człowiekiem, no i dzięki Bogu zostają. No i powoli już mamy tych 18-latków, którzy już się wykształcili, już zostają niedługo skierowani na kursy i zobaczymy, co będzie dalej. To teraz opowiedzcie trochę o waszych zbiórkach, jak one wyglądają. Zaczynamy zbiórkę apelem początkowym, gdzie po prostu mamy zbiórkę wszyscy razem i powitanie przez dowódcę jednostki wszystkich osób, które się zebrają na tą zbiórkę. Później po prostu przechodzimy do zajęć, jakie mamy wyznaczone, czy to przygotowanie do jakiejś uroczystości, tak jak mamy przez ostatnie tygodnie, czy to ćwiczenia takie regularne, survivalowe, ćwiczenia, które nas przygotowują z historii naszego kraju, czy do ważnych uroczystości. No i później po zakończeniu, po tych 4 godzinach zbiórki czy po wyznaczonej ilości czasu na zbiórkę, mamy apel jakby końcowy, gdzie właśnie dowódca się z nami żegna i możemy, rodzice mogą nas odebrać. Co robicie, żeby młodym ludziom, którymi jesteście, zaszczepić taką miłość do historii, ojczyzny, służby państwu? Wydaje mi się, że tutaj, żeby tak zaszczepić w młodym człowieku taką miłość do ojczyzny, to tutaj właśnie to, co tutaj tak podkreślaliśmy, że tutaj najważniejsze są nasze działania, które wykonujemy, także dajemy pewnego rodzaju świadectwo, że to ojczyzna i wartości patriotyczne są dla nas czymś istotnym, czymś ważnym. No, można by dużo rzeczy mówić młodemu człowiekowi, no tak tutaj upraszczając, ale no jeżeli za naszymi słowami nigdy nie będą stały czyny, to nigdy ten młody człowiek nie będzie tak naprawdę przyciągnięty do takiego umiłowania ojczyzny, rozumianego jako taka służba, czy takie zaangażowanie społeczne. Prowadzicie zbiórki rekrutacyjne dla osób właśnie, które chcą dołączyć, zobaczyć, jak wasza działalność wygląda, na czym się opiera? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To właśnie są te momenty, w których bierzemy udział, czyli festyny, czy lekcje EDB, które prowadzimy też w szkołach. Podczas tych spotkań wystawiamy stoisko rekrutacyjne, w którym gdzie można się po prostu zapisać do nas. Lub też zaczęliśmy to od jakiegoś czasu chodzić, jak to się mówi kolokwialnie, chodzić po szkołach i przedstawiać się. W ten sposób jakoś próbujemy zachęcić tą młodzież. Jest duży odzew, jesteśmy zadowoleni z tego odzewu, bo bardzo dużo osób przychodzi. To faktycznie na naszą skalę to może być czasami jest około 40 osób, które przychodzą podczas jednego miesiąca do rekrutacji. No a potem ile zostanie, to już jest zupełnie inna historia. I staracie się im pokazać dokładnie to, co robicie na zbiórkach na co dzień? Tak, przez festyny i pokazy, które na tych festynach na przykład wykonujemy, czy też podczas wizyt w szkołach, omawiamy
to, co robimy, pokazujemy im te rzeczy, na których ćwiczymy, więc to też budzi zainteresowanie, karabiny, granaty, sprzęt, jakim dysponujemy, to na pewno jest taki wabik na te osoby, które interesują się, powiedzmy, militariami, aczkolwiek nie zawsze też wiążą swoją przyszłość z wojskiem, ale interesują się tym i chcą do nas dołączyć. Czy jako organizacja młodzieżowa zajmująca się przekazywaniem właśnie tych wszystkich wartości bierzecie udział w świętach państwowych? Tak, bierzemy. Szczególnie ważne są dla nas te święta, które z dniami wolnymi od pracy, czyli 11 listopada, 3 maja. Oprócz tego też ważnymi datami, szczególnie dla naszej jednostki, są daty związane z życiem czy to Antosia Petrykiewicza, czy Józefa Piłsudskiego. Oprócz krakowskiej drużyny Orląt jest wśród nas również dowódca jednostki strzeleckiej 2077 Raków. Jak wam współpracuje się z Orlątami? Z naszej strony te relacje z Orlątami na strzelców są pewnego rodzaju paradoksem, muszę przyznać, bo my jesteśmy oczywiście zrzeszeni w jednym związku, Związku Strzeleckim, ale jednak praktykujemy trochę inne działania. Choćby ta granica wieku jednak, że strzelcy to są co do zasady od tam 15, no minimalnie od tam 13 roku życia, a to jest jednak ta górna granica dla Orląt. Praca z dziećmi jednak jest oczywiście znacznie różna od tej pracy z prawie już dorosłymi albo dorosłymi strzelcami. My rzeczywiście staramy się bardziej skupiać na tym aspekcie wojskowym, na tym aspekcie szkoleniowym. Bardzo dosyć odważnie podchodzimy do poszerzania tych naszych własnych granic i możliwości. Jeśli chodzi o Orlęta, tam zdecydowanie większym komponentem jest to wychowanie. Natomiast chodzi, to jakby wyraża bardzo dobrze istotę w ogóle istnienia Orląt, czyli od najmłodszych możliwych lat zapoznanie z tymi ideami, które są przecież co do zasady naprawdę piękne. Taka bezinteresowna służba, w ogóle idea, czy to właśnie marszałka Piłsudskiego, naszego wspólnego przecież patrona, czy po prostu taka współczesna, można powiedzieć, adaptacja. My w tych niespokojnych, bardzo niespokojnych czasach oferujemy coś, czego w tym wieku i w tej sytuacji, w której są ci młodzi ludzie, po prostu nikt inny oferuje. Te rzeczy to chociażby pewna hierarchia, porządek, bardzo taki właśnie regularny tryb tutaj. A jednak ci ludzie nigdy się nie nudzą, oni zawsze tutaj wracają, przychodzą po więcej. Nie może być dobrze funkcjonującego Związku Strzeleckiego bez silnego i stabilnego i dobrze rozwijającego się komponentu Orląt. My jesteśmy takim mechanizmem, który uzupełnia się nawzajem. Tak jak tutaj pan Chorąży już mówił, większość ludzi, którzy odnajdują się w szeregach Orląt, zostają prędzej czy później strzelcami, których my, przynajmniej część oczywiście, niejako przejmujemy. To jest taka naturalna kolejna droga, naturalny kolejny krok dla tych właśnie ludzi. Ale my też pokazujemy, że w świecie młodego człowieka patriotyzm nie jest tylko takim, nie jest w ogóle takim reliktem przeszłości, czymś, co było dawniej i niekoniecznie jest dzisiaj. Nie jest, no to mocne słowo oczywiście, ale patriotyzm nie jest już obciachem. My pokazujemy, że to jest bardzo współczesna droga życia i zapraszamy wszystkich Państwa do dołączenia do nas właśnie, do patriotów nowych czasów. Dlaczego w ogóle wstąpiliście do Orląt? Dołączyłem do szeregów jednostki zaraz praktycznie przy jej założeniu, jestem od samego początku i po prostu pokierowała mną takie zainteresowanie, pociąg do tego wszystkiego, no i zostałem, jestem do dziś. I z takich akcji, że tak powiem, które pamiętam i które bardzo dobrze wspominam, są nocne warty podczas poligonów, podczas różnych wyjazdów, gdzie po prostu masz, niby jest to służba wartownicza, niby nic się nie dzieje, ale w każdej chwili może przyjść do głowy dowódcy, że coś jednak podkręci atmosferę. To nocne apele, to alarmy ogniowe,
to jakieś zasadzki, podchody. To jest kwintesencja tego, dlaczego przygotowujemy się codziennie na co dzień na zbiórkach. Myślę, że takim najfajniejszym jak na razie wspomnieniem, bo mam nadzieję, że jeszcze będzie takich więcej, była i droga krzyżowa, i marsz kondycyjny. No bo ponieważ mogłem siebie sprawdzić w tym, zobaczyć jakby swoje osiągi i jak sobie w tym wszystkim radzę. Moim najlepszym wspomnieniem była moja pierwsza zbiórka, a drugie wspomnienie to było Orle Gniazdo. Orle Gniazdo to są takie tak zwane, to są poligony nasze. To są zwykle wyjazdy raz do roku organizowane pod koniec roku szkolnego. Są to trzydniowe wyjazdy do ośrodków, zwykle są to ośrodki Caritasu, czyli archidiecezji krakowskiej. I to jest wyjazd podsumowujący cały rok szkoleniowy. No i tam właśnie są te wszystkie elementy powtarzane, które mamy w szkolenie w ciągu całego roku. No i oczywiście tam są właśnie te nocne warty, no oczywiście gry i zabawy. No cóż, jak Państwo sami słyszycie, że tak powiem. Jeżeli nie do strzelców, to do Orląt jak najbardziej. No, to też wyszło trochę jak nasza robota, powiedzmy już tak oficjalnie, różni się od siebie, ale tak naprawdę wszyscy robimy to z tego samego powodu, bo chcemy od życia czegoś więcej. Chcemy się sprawdzać, chcemy się cały czas uczyć, zdobywać te nowe umiejętności. Nawet ta kariera, że tak powiem, czyli zdobywanie nowych stopni, to też jest coś, czego bardzo dzisiaj ludziom brakuje. Takie rzeczywiście namacalne bardzo osiągnięcia, tak? To uczy bardzo wielu rzeczy i myślę, że jeśli mogę czegoś tutaj naszym orientom życzyć, to żeby dalej rozwijały się tak prężnie. I żeby ta współpraca między nami układała się naprawdę co najmniej tak dobrze jak do tej pory. Ten ostatni rok był bardzo intensywny, jeśli o to chodzi. Znaleźliśmy taki wspólny grunt i naprawdę nie wyobrażam sobie, gdyby nagle krakowski drużyny Orląt w Krakowie do duetu z jednostką strzelecką 2077 Kraków zabrakło.